To było piękne uczucie, a właściwie poczucie. Poczucie stałej obecności Boga w życiu, Jego nieustannej opieki i interwencji, nawet w drobne sprawy. To dawało poczucie bezpieczeństwa. Okazywało się czarno na białym, że jeśli ktoś potrafi zawierzyć Bogu, to Bóg o niego zadba. Nawet o to, aby samochód się nie zepsuł. Tylko ten znajomy niedowiarek, który pewnie z zazdrości, że o niego Bóg tak się nie troszczy, powtarzał: nie podoba mi się ta twoja wiara, bo cię rozleniwia. Wiara nie może rozleniwiać. Wiara hartuje się w trudnościach. Nie słyszałem, aby Jezus obiecywał komuś ze swych uczniów życie bez żadnych kłopotów. To jakieś takie niechrześcijańskie. Nagle wszystko się posypało, a wszystko przez jedną burzę. Tak lało, że ulicą przed domem przez kilka godzin płynęła rwąca rzeczka. Zalało piwnicę i trochę parteru. Potem wszystko zaczęło pleśnieć, od jakichś grzybów pochorowały się dzieci, potem żona zaczęła mieć problemy psychiczne. Dlaczego Bóg nagle się ode mnie odwrócił? Dlaczego mnie opuścił? W takiej chwili zostawił mnie samego, a ja mu tak ufałem. Ksiądz Tadeusz Olszański, komentując uciszenie przez Jezusa burzy na jeziorze, dziwi się apostołom, którzy w czasie burzy wpadają w panikę i budzą zmęczonego Jezusa. A przecież byli wśród nich doświadczeni rybacy, którzy niejedną burzę na wodzie przetrwali. Dlaczego więc nagle, zamiast robić to, co się zwykle robi w takich sytuacjach, oni zaczęli budzić Jezusa i wrzeszczeć: Panie, ratuj, giniemy! Zdaniem księdza Olszańskiego, oni już tak przywykli do cudownych interwencji Chrystusa, że teraz, widząc Go śpiącego, jakby nieświadomego niebezpieczeństwa, zwątpili. Zwątpili w Jezusa i w swoje umiejętności. Zaufanie do Boga, zawierzenie, nie polega na tym, że mam czekać, aż Pan Bóg rozwiąże za mnie wszystkie problemy, naprawi popsuty kran, zaprowadzi dziecko do lekarza, znajdzie mi nową pracę, a ja w tym czasie mogę się wylegiwać na kanapie. Nawet najwięksi święci mieli długie okresy w życiu, gdy wydawało im się, że Bóg o nich zapomniał, ale nie rezygnowali, nie obrażali się, nie czekali bezczynnie, aż Bóg sobie o nich przypomni. Robili, co do nich należało, bo na tym polega wiara. Nie zwątpić w opiekę i moc Jezusa, nawet gdy widzi się Go śpiącego w czasie burzy.